Łukasz, powiedz mi, kiedy będzie futrak Gliwica? Futrak Gliwica. A kogo proponujecie z Piasta? Trenera Fornalika. Oj! Ciężki orzech do zgryzienia. Jakim nastawieniem zaczynasz ten sezon na Okrzei? Bardzo pozytywnym. Wydaje mi się, że Grzesiu to jest bardziej gracz taki środka pola. De punto. Dziękuję. Tęskniłaś? Bardzo. Witam naszego prześladowcę. Czy da nam pan dzisiaj spokój, czy nie? To jest też nieśmiertelny, patrz. Co, jaki nieśmiertelny? Się ma. Jestem Marta, ja zostałam zaproszona przez mojego męża. Przyszedł Flying Atom, czy potraficie latać? Może się nauczymy. Co warto pić w tym sezonie? Co warto pić? Tak. Herbatę. Mamy coś nowego dzisiaj. Jak się mecz podoba? Spoko jest! No, nie podoba mi się, że przegraliśmy. Na szczęście to jest dopiero początek. Łukasz, powiedz mi, kiedy będzie futrak Gliwica? Futrak Gliwica. A kogo proponujecie z Piasta? Trenera Fornalika. Oj! Ciężki orzech do zgryzienia. Jest to moneta z 24-karatowego złota. Widziałem tylko na waszym kanale zresztą skrócik z tego meczu. Ja dalej montuję. Powiedz, słyszałeś, że Lewandowski w Barcelonie? Który? Mariusz? Nie, Robert. A wiesz, że w 2008 roku on tutaj strzelił bramkę grając w Zniczu? Tak. A wiesz, z czego powstał Znicz? Z czego? Z niczego. Jakim nastawieniem zaczynasz ten sezon na Okrzei? Bardzo pozytywnym. Zmieniły się przepisy, mogą drużyna sobie może zadecydować, czy wybiera stronę boiska, czy rozpoczyna zawody. A co pan ma jeszcze w ręce, czy mogę spytać? Zestaw do komunikacji. Z sędziami? Tak. Działa? Działa, jak najbardziej. Bateria wytrzymuje cały mecz? Bez problemu. Wydaje mi się, że Grzesiu to jest bardziej gracz taki środka pola. A ja jestem chyba bardziej troszkę ofensywnym zawodnikiem. Pozycyjny i wymiana podań szybka, więc myślę, że dogadamy się na boisku. Cześć. Masz kawę? Kawa, kawę. Kawa con leche? No. Sin leche. Sin leche. Kawa solo. Bez mleka, solo. Solo. Jedremos chlana? Musimy wygrać. 3 puntos. Dziękuję. Gabryś, to twój debiut na ławce w Ekstraklasie, to prawda? Dokładnie tak. Jest Kamil, jest Toro, jest Sapi, także... No, trzeba sobie walczyć skład. Cześć! Cześć! Tęskniłaś? Bardzo. My też. Cześć. Tęskniłaś? Bardzo. Witam naszego prześladowcę. No. Czy da nam pan dzisiaj spokój, czy nie? Ja pamiętam ten sezon, jakbyśmy super puchar przegrali tutaj, przez pana. Dobra, dobra pamięć. Jedno słowo przeznaczeń? Walka będzie. Dlaczego Czerwińskiego nie wzięliście do kadry? Ty masz tam jakieś koneksy, więc ja już jestem poza układem, wyobraź sobie. No, ale futraka Kuba załatwiłem, że Kuba wreszcie prześnie Kubę Czerwińskiego do futraka kiedyś. Powiedziałem, że to jest dobry pomysł. Tak, jest? Powiedziałem, że to jest pomysł, na którym się trzeba pochylić. Jest dobrze, z progresji, powodzonka. Kojarzysz go? Oczywiście. Skąd? Czesia Tomasiewicza mecze, to słuchaj, komentowałem nawet, jak grał jeszcze w reprezentacji, zdaje się, do lat 19. Jesteś nieśmiertelny, patrz. Co, jaki nieśmiertelny? Się ładno. Słuchaj, najpierw powiedz mi, co ty robisz teraz? Co synchronizujesz? Co ty synchronizujesz? Dzięki. Dźwięk! Marta, ja zostałam zaproszona przez mojego męża. Mąż cię wziął na mecz pierwszy raz? Nie, nie pierwszy już raz. Nie pierwszy raz, a ty? Jesteś mężem? Jestem mężem. Dlaczego warto przychodzić na mecze Piasta? No jak to? Przede wszystkim dla atmosfery. Kulisy Piasta. Dzisiaj wreszcie wygrają pierwszy mecz i sezon będzie dobrze rozpoczęty. Konkretna ekipa. Czemu jest was tak dużo? No bo blok B został przydzielony do obsługi meczu. Bardzo ładny, okolica sfilmowana. Stadion ładny? Stadion sfilmowany. Stadion ładny? Ładny. Jaka będzie dzisiaj atmosfera? Świetna i wygrana. Przyszedł Flying Atom. Czy potraficie latać? Może się nauczymy. Cześć, jak masz na imię? Martyna. A ty? Julia. Cześć. Klaudia. Cześć. Kamila. Cześć. I co będziecie robić, Kamila? Będziemy mówić, że Flying Atom jest super. Niestety, Artur się z nami pożegnał, ale bardzo miło go wspominamy. Dzień dobry. Pozdrawiamy cię, Artur. Zaraz do ciebie przyjdę. Serdecznie. Co warto pić w tym sezonie? Co warto pić? Tak. Herbatę. Jaką? To jest herbatę z kładką. Jaka herbata? Z kładką. Zielona. Jaka ziołowa. Zielona. Nie wiedziałem, że już... Nie wiedziałem, że już mecz się zaczął. Siema. Co robisz tutaj? Ognie przyciągałem.
Problem. Nie, to nie jest jeszcze ten mecz, to są przyszli zawodnicy Piasta Gliwice. Co cię motywuje do tego, żeby cały czas robić te zdjęcia, fotografie? Oprócz pieniędzy oczywiście. No tamto boisko to też. Zapach murawy. Tak, zapach murawy. Ty, ach, byłeś, nie pamiętam. Ty byłeś w Zagłębiu? Byłem w Zagłębiu, tak. 5 lat byłem w Zagłębiu. Mamy dla was darmowy prąd. A wy przywieźliście nam trochę miedzi? No niestety nie mamy, ale na następny raz będzie. To dzisiaj się dzieje, 19 minuta na sektor gości zapraszamy, tak? Rodziny. Gości rodzinny. Rodziny na doping. Tak, dokładnie tak. Będzie doping. Będą balony? Będą. Przygotowane wszystkie? Tak. Zmęczone bardzo? Jeszcze nie. Cześć! Wyglądasz jak młody Bożudar Iwanow. To ty? Tak, to ja cofnąłem. Odkryliśmy maszynę czasu. Cofnąłem się po to, żeby poopowiadać coś ciekawego na temat meczu Piast Gliwice w Zagłębie Lubin. Wygląda bardziej jak Bożudar Czorbadziński. Do sędziów 3 osoby. A ty, który jesteś rocznik? 2006. Ale cóż nowego dzisiaj? Zamykam gości. Dyneczek, gitarę. Jest gitarę. Zostaje się, tak? Czyli gitarę. Najlepszego. Ja zacznę. Ostry, trochę momentami brutalny. Szkoda by było, żeby ktoś kontuzję złapał. Mamy to wygrać. Dzień dobry, jak ten mecz na razie wygląda? Bo tak strasznie nerwowo na tej ławce widziałem. Presja na pan sędzi. A że sędzia niby źle coś, tak? Tak, nieprawda. Bolisz na dwójkę zagrać, czy z samą nogą? Tak, a jednak był taką osobą zamiast. Gdzie masz karnet? Karnet mam w kieszeni. Czyli udało się? Udało się. I nową koszulkę kupiłeś? Nie, ja kupiłem, dostałem na urodziny. Widzę, że koszulka nowa, proszę pokazać. Zadowolony? Bardzo, zadowolony. Piękne, nie? Co? Doping na bieżąco tam z tego. Jak się mecz podoba? Spoko jest! Jak dobrze, że nie pada. Świetnie, super pogodę zamówiliście. No. W swoim stylu stopowy się zrobił, jak jeszcze grał za Lechii. Pół akcji, tak. Bramka i przegrywamy mecz. Tak, dokładnie. Nawet mówił o tym Piotr Stokowiec przed meczem, że dzisiaj specjalnie do pierwszego składu desygnuje Tomasza Makowskiego. To jest taki żołnierz Piotra Stokowca jeszcze z Lechii Gdańsk. Człowiek, który miał dać trochę balansu właśnie, jeśli chodzi o środkową strefę boiska. Na szczęście to jest dopiero początek, jeszcze zaległy mecz, dwa mecze zagrane, więc myślę, że ta metodyczna praca Waldemara Fornalika, jednego z największych metodyków polskiej myśli szkoleniowej, będzie miała swój efekt. Podoba mi się, że przegraliśmy mecz, ale podoba mi się, że była druga połowa.